A witam serdecznie na kanale Picasso. Tutaj mamy Horsy. No i dzisiaj będziemy sprawdzać, co to jest ten gwiezdny tutaj układu słonecznego, pył czy coś w tym rodzaju. W każdym razie nowy cel, którego tutaj zdobyliśmy w poprzednim odcinku. No dobra, no to co, zaczynamy. Zobaczmy, w co się tutaj gra. No więc tak, mamy ten gwieździsta aura układu słonecznego. Zobaczmy, o co tutaj biega. Czy ja mogę wybrać sobie coś, czy nie mogę? Mogę wybrać, na jakiego konia sobie to dam. Więc ja sobie tutaj dla potrzeb sprawdzę sobie tutaj koniki. Najpierw ze sprzedaży spróbujmy jakiegoś mocnego konia kupić. Zobaczmy, czy on będzie... Ale czy nam zredukuje po prostu te jego umiejętności do zera, czy też będziemy mogli sobie to jakoś w jakiś sposób zrobić. Co jest znowu? Ach, dobra. W każdym bądź razie, no weźmiemy sobie umiejętności z najwyższymi umiejętnościami, jakie tam są koniki. No i mamy tutaj jakieś koniki. Zobaczmy sobie, no kota, może nie. Francuski? No dobra, zobaczmy, co to jest za konik. Będziemy mieli prędkość, ujeżdżanie i skoki. Nie, taki mnie nie interesuje. On, dla nas będzie potrzebny coś do skoku, bo na skokach będziemy robić najwięcej, czyli kurde, ale tutaj jest pomieszane to wszystko. Rasowy, no rasowy. Albo Anglika, albo najlepiej to by mi pasował tutaj ten jakiś peruwiański paso. No nie. Dobra. Lecimy. Luzytan. O, jest Luzytanek. Weźmiemy sobie Luzytanka. Dobra. Sprawdźmy. To jest Luzytanek. Dużo ma kurs ujeżdżania. Skoki ma w miarę. Prędkość taka sobie. W każdym razie ujeżdżanie ma bardzo wysokie. No i ten wytrzymałość też troszeczkę. No dobra, sprawdźmy sobie tego Luzytanka sobie wrzućmy. W każdym razie, o, w maju był nawet wysoko, dobra. Tak, o, jeszcze ma, co tutaj ma? Do rycerskiego ma, tak, ekwipunek. No to ładnie. Dobra, no ale miałem sobie go kupić, tak? Ale jakoś nie mogę. Gdzie te luzy tam? Dobra, kupujemy go. 1200 kuponów. Dobra. Bierzemy Luzytana. Jeszcze wróczka. Dobrze, gratulacje i tak dalej. Dobra, spoko. No to od razu wszystko przyjmuję. A jeszcze ma smoka. Dobra. No to pięknie. No to i w tym momencie sobie zmieńmy, edytujmy profil i dajmy sobie, nie, co chcemy. Ten tu. Takie bardziej. O, możemy prefix mu też zmienić. Żartuję, że możemy zmieniać tutaj. No nie możemy. No dobra. 10 tu. Ten to mi przetłumaczyła. Dobra. Dobra. Tutaj sobie weźmiemy. A gdzie my mamy ten w ogóle? To będzie na czarnym rynku, tak? A w czarnym rynku powinna nam się pojawić ta aura cała. Gdzie ja ją mam, tą aurę? No, gdzie ta aura jest? Wiecie co, ja jej nie widzę. Uciekła nam. Jest! Gwiezdna aura. Raz. Dobra. I dajmy tutaj na tego. Zobaczmy, co się tu stanie.
zdobyć 5 specjalnych pucharów, wygrywając zawody tym koniem. O, widzicie pierwszy. I zdobądź fragment losowego konia. O. To jest zarąbista sprawa. Tylko pytanie jest tego typu. Kuźwa za cholerę, nie wiem, jakie tutaj ten... ja pitole, dobra. Ale co, muszę jakieś... Zdobądź 5 specjalnych pucharów, wygrywając zawody tym koniem. I zdobywamy później fragmenty. No. To jest ciekawa opcja. Co prawda 25 tych fragmentów to tak nie za dużo, ale zdobądźmy z układu, z serii Układu Słonecznego. To niekoniecznie musi być Ziemia, tak? No to wiecie co, to ja bym tych a czekajcie, może się... No, sprawdźmy jedną sprawę, czy w tym momencie jakbyśmy drugi raz zdobyli te uruchom ponownie. Płytki, które umieściłeś w tym królestwie, zostaną usunięte. Nie odzyskasz ich. Tych, które nie będziesz w stanie ponownie zdobyć, nie będziemy mogli zdobyć ponownie pucharu. Aha, a czy mogę któryś inny zdobywać też? Aha, czyli możemy po kolei każdy lecieć, natomiast tego gwieździstego już drugi raz chyba nie możemy. Tylko jeden. Dostaniemy ten gwieździsty. No i szkoda. Ale pamiętajcie, no bo tak, ten gwieździsty już nie będziemy mogli tutaj mu nic dorzucać. Żadnych umiejętności. Sprawdźmy, jak to będzie, czy będą w ogóle jakieś zawody. Kuźwa. Nie ma żadnych zawodów. Nie zmienia mu się nic tutaj praktycznie. Tutaj też nie ma żadnych zawodów. A może tutaj będą jakieś zawody? Nie ma zawodu, no po co? No to nie sprawdzimy tego. Przykro mi bardzo i tyle w tym temacie. Ja cię dylę, ale jajca. Tu też nie ma. Nie ma zawodów żadnych. To jak nikt nie wrzuca na zawody, to może Grand Prix zdobędziemy, tak? A nie masz... A to może przez to nie mamy zawodów. No tak, on ma już 6. No tak. To może dlatego nie było możliwości. Tak jest. No to sprawdzamy. No i jest. Okej. No to sprawdźmy. Czy wygramy w ogóle? Czy może gdzieś tam jakoś tam coś... To nie jest boski w tym momencie chyba. Żadna maść mu się tam nie zmienia. Rozety dalej możemy zdobywać, jak będziemy chcieli. Oczywiście. To tak nisko te rozety są. No i mamy. O, zobaczcie, jeden już się zaświecił, widzicie? No i okej. Aha. Można tym napstrykać tego, czy jest ograniczona ilość? Dobra. No to my sobie tutaj, będziemy to próbowali. No, to jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, ciekawa sytuacja. Kurczę, wiecie, ile można by było sobie tych napstrykać, tych jeszcze sobie poukładać tam jeden, drugi, trzeci, że kurczę, no to lecimy z tymi zawodami, tak? Cała, że tak powiem, nasza tutaj ekipa, powiedzmy, hodowlana bierze i ciach, no, bufujemy, tak? Kurde, to... No, można sobie ich napstrykać, że głowa boli. Zapewne jakieś ograniczenia dadzą, znając życie. Na pewno dadzą, no to na bank dadzą jakieś ograniczenia, bo to nie ma dwóch zdań. No może nie zdobywam tych pierwszych miejsc. A w każdym razie na bank te ograniczenia jakieś tam wrzucą. To nie ma dwóch zdań.
Bo to nie jest. No, drugie miejsce zdobyłem, to nie. To idziemy na przełaj. Może tutaj coś. Ajajajajaj. Tak, tak, to ty i tak dalej. Dobra. Mhm. Ja wam mówię, tu to będzie ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa sytuacja. A naprawdę. Bo to jeżeli nie będzie ograniczenia, to ludzie będą wypróbować sobie po prostu wszystkie PD, żeby te układu słonecznego zdobywać. Pytanie, czy to będzie tylko Ziemia na przykład, czy po kolei będą te układy słoneczne szły. Tutaj nie ma możliwość. Patrzcie, no nie doczytałem, no patrzcie, to jest ograniczenie, mówiłem, że będzie ograniczenie, może dostać tylko jeden specjalny kubek dziennie. Wróć jutro po szansę na wygranie kolejnego. Także, no jest, rzeczywiście jest ograniczenie, no to trudno, no to już nie będziemy dzisiaj startować tym kunisiem, tak? Ale czy tak czy inaczej, to jest dosyć ciekawy i bardzo fajny cerek. I powiem szczerze, że warto by było takich mieć więcej. Tylko czy można zdobyć? No ja bym chciał zdobyć. Tak? Ale nie można. Nie można. Już, bo mamy 12 tych. Wszystkich. Te możemy powtarzać wszystkie, możemy dodatkowe cerki sobie brać, tak? Dostajemy cerki, natomiast nic więcej tych dodatkowych. Natomiast już z tego wejścia na gwieździstą aurę z Układu Słonecznego, to już nie możemy wejść niestety. No i dobra, no i trudno się mówi. No i tutaj mamy oczywiście ta korona Tysze. My zdobyliśmy 450 punktów i tyle tych punktów dostaniemy. No teraz zobaczmy sobie, ile trzeba by zrobić tych Tysze, żeby za te pyły dostać tutaj tego Galaharda. No i znowu, jak zwykle, no dawaj, no. Dostałem coś? Nie dostałem. No. Chcę. 30. Dobra. 1000 minus 450 równa się dzielone na 30 równa się 18 musieliby się tych zdobyć. Zresztą zobaczę jeszcze, czy rzeczywiście. No 36. No to rzeczywiście mogłoby być tak, że 42, no to może tam różni się troszeczkę i tak dalej. W każdym razie, tutaj mamy wyjątkową ofertę, minus 50, dlatego jest po 1500, po 150 kuponów. Proszę, co mi tam duże te liczby wchodzą. A w każdym razie jest jak jest, dobrze jest, także korona Tysza możecie też sobie zaliczyć, ale to już w następnym odcinku będziemy wrzucać. No to widzimy, że dosyć fajne te nagrody tutaj dali do korony Tysza, także można fajnie wygrać. Natomiast czy się to opłaca, no to już zależy od Was. Także do usłyszenia, do następnego razu. No i jeżeli Was mogę prosić, to dajcie lajka, dajcie suba, coś napiszcie w komentarzu. Będzie się niosło wtedy, wieść się niesie szybciej. Do usłyszenia, do następnego razu.